Powrót księcia Williama do aktywnego udziału w życiu publicznym. Po krótkiej przerwie związanej z opieką nad Kate Middleton, która przeszła operację brzucha, pokazuje jego zaangażowanie w obowiązki królewskie. Jednak sytuacja w rodzinie królewskiej stała się bardziej skomplikowana po diagnozie raka u Karola III, co wymusiło na najbliższych członkach rodziny królewskiej, w tym na Williamie i królowej Camilli, przejęcie dodatkowych zadań. Nieobecność księcia Williama na uroczystości upamiętniającej byłego króla Grecji, Konstantyna II, z którym rodzina królewska była blisko związana, stanowi znaczące wydarzenie. Decyzja o nieuczestnictwie, ogłoszona nagle i bez szczegółowych wyjaśnień, wywołała spore poruszenie w brytyjskich mediach, co świadczy o ważności roli, jaką pełnią członkowie rodziny królewskiej w życiu publicznym i międzynarodowym. Zdawkowy komunikat Pałacu Kensington na temat sprawy osobistej jako przyczyny nieobecności Williama na nabożeństwie żałobnym, podsyca spekulacje i dyskusje na temat natury tej sprawy. Brak szczegółowych informacji może być postrzegany jako próba zachowania prywatności, co jest zrozumiałe, ale jednocześnie rodzi pytania o naturę zobowiązań królewskich i wyważenie ich z osobistymi wyzwaniami, przed którymi stają członkowie rodziny królewskiej. Ta sytuacja rzuca światło na ciągłe napięcie między życiem publicznym a prywatnym w rodzinie królewskiej, a także na ciężar odpowiedzialności, jaki spoczywa na jej członkach, nawet w obliczu osobistych lub rodzinnego kryzysu. Poruszenie wywołane w mediach podkreśla również znaczenie, jakie społeczeństwo i prasa przywiązują do każdego ruchu i decyzji rodziny królewskiej, szczególnie w takich momentach. Osobisty telefon księcia Williama do przedstawicieli greckiej rodziny królewskiej, by poinformować ich o swojej nieobecności na uroczystościach upamiętniających Konstantyna II, który był jego ojcem chrzestnym, podkreśla wagę tej decyzji i głębokie związki między rodzinami królewskimi. To, że 41-letni książę podjął krok, aby osobiście przekazać tę wiadomość, świadczy o jego szacunku i bliskości z rodziną zmarłego króla. Sytuacja ta staje się jeszcze bardziej skomplikowana i wzbudza zainteresowanie opinii publicznej, biorąc pod uwagę zdrowotne problemy Kate Middleton i Karola III. Wspomnienie o sprawie osobistej jako przyczynie nieobecności Williama prowadzi do spekulacji, że może być ona związana właśnie z tymi kwestiami. Rzeczywiście, taka interpretacja wydaje się być jedną z najbardziej prawdopodobnych, biorąc pod uwagę okoliczności. W obliczu potencjalnej paniki i spekulacji dotyczących stanu zdrowia księżnej Kate, Pałac Kensington zdecydował się na komunikat uspokajający, informujący o pozytywnym stanie rekonwalescencji księżnej. Taka komunikacja ma na celu nie tylko uspokojenie fanów, ale również stawienie czoła plotkom i doniesieniom, które mogą narastać wokół stanu zdrowia księżnej. Zachowanie prywatności przez książęcą parę w takich okolicznościach jest zrozumiałe, choć presja mediów i opinii publicznej może być ogromna. Wspomniane oczekiwania, że Kate Middleton będzie musiała pokazać się publicznie, odzwierciedlają ciągły apetyt na informacje o życiu rodziny królewskiej i stan zdrowia jej członków. W kontekście rodziny królewskiej, każdy ich krok, decyzja czy nawet nieobecność na ważnych wydarzeniach jest analizowana i komentowana, co pokazuje, jak ważną rolę odgrywają w życiu publicznym i jak wielkie jest zainteresowanie ich osobami. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.